Cześć, twój Cesalda, ty! Witam was bardzo serdecznie z tej strony, Jamci, to jest czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wszemi wobec kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy w nagrywaniu, udany! W tymże nagrywaniu, jak i w odbiorze materiału serii Zagrajmy w Empire Total War na moim kanale. Z tego, co zapewne pamiętacie, ostatnio moja sytuacja jest bardzo... bardzo na twoje babka wróżyła, bardzo niepewna i łatwo jestem w stanie zdupcyć wszystko, co do tej pory budowałem. Wystarczy jedna bitwa, gdzie powinie mi się noga, jedna wojna wypowiedziana praktycznie bez powodu przez jednego z moich sąsiadów, na przykład takie Prusy, z którymi obecnie sąsiaduję, teoretycznie oddziela mnie od nich pasmo górskie i to jest takim chociaż na wpół zabezpieczeniem moich interesów, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli tylko oni będą chcieli, to zanim ja będę w stanie jakkolwiek przygotować takie jasy, taką Mołdawię do obrony, już mi ją po prostu zajmą. Prusy są ekstremalnie potężnym krajem, dlatego też raczej nie będę myślał o zdobyciu Belgradu, no bo kurczę, gdyby jeszcze Prusy mnie jakkolwiek lubili, to starałbym się za wszelką cenę doprowadzić do takiej sytuacji, że będę miał z nimi sojusz, prawda? I to by mi dawało jakikolwiek gwarant tego, że jestem zabezpieczony w tym miejscu świata. Natomiast no, ja ich lubię, ale oni mnie, no nie do końca. Teoretycznie pokazuje gra, że są obojętni, no ale... no ale to jakoś mi się nie do końca wydaje. Zresztą mógłbym z nimi jakiekolwiek tutaj umowę handlową, to już kiedyś proponowałem, nie chcieli, to nie będę ich o to męczył. Dar państwowy bym im dał, to by rzeczywiście sprawiło, że mnie polubią. No szkoda, że nie dawałem im tych podarków wtedy, kiedy miałem jakikolwiek hajs, bo teraz nie mam nawet takiej możliwości. Mógłbym im dać... nic im nie mogę dać, no bo nic nie mam, no, fizycznie. Aż to ja mogu, ja nic nie mam, no po prostu. Tak czy inaczej, no Belgrad praktycznie jest do wzięcia. Tutaj nie ma, tutaj są tylko chłopi w tym mieście. No to ja mogę to brać po prostu jak brankę. Naprawdę w ogóle by się ten region nie bronił. Tylko że no nie chcę przedłużać linii granicznej z Prusami. Ja się Prus boję. Jeżeli z Prusami dojdzie do wojny, to będzie koniec gameplayu, tyle w temacie. No teoretycznie, wiecie, jest ciężko, jest fajnie, jest satysfakcjonująco. Dlatego też lubię grać na wysokich poziomach trudności. Być może w przyszłych Total Warach będę grał na średnich, albo na tych średnio-wysokich, dlatego że choćby planuję takiego Shoguna dwójkę, w którego nigdy w życiu nie grałem. Po prostu, fizycznie. To jest dla mnie tytuł stuprocentowo obcy. Nigdy go nie ogrywałem. Nawet niespecjalnie gameplaye z niego widziałem. Jakieś tam gameplayki, no wiem jak to wygląda. No ale poza tym to no niespecjalnie wiele wiem o tym tytule. Poza tym, że odgrywa się, prawda, w Japonii. Feudalnej Japonii. Tak czy inaczej, no z uwagi na to raczej sobie nie wyobrażam, żeby tam odpalić taki poziom trudności jak tutaj, no bo jako, że nie znam tamtego tytułu, to wróg zmiótłby mnie z powierzchni ziemi, nawet nie beknął potem, pożarłby mnie jak ta bestia. W ogóle, bo czekaj, ile ja mam, taka ważna kwestia, ile mam, 1, 2, 3, 4, 5, a to jest, No widzicie, ja jednak doszedłem do wniosku, tutaj jest cień na tym budynku, nie wiem czy to widać na nagraniu, ale zaręczam wam, że tutaj przechodzi cień. Ja jednak doszedłem do wniosku, że ja nie widzę po prostu co się dzieje w Stambule. To nie jest kwestia tego, że Stambuł jest pusty, bo nawet gdyby był pusty, to pokazywałoby mi tutaj taki sam pasek jak w tym miejscu. Czyli chociaż milicję. Tutaj tego nie mam, nawet flagi nie mam, więc to jest teren, którego ja po prostu nie widzę. Więc tam może być armia islamska na cały pasek, no, niestety. Chociaż islamska, to też jest tak powiedziane troszeczkę nad wyraz, dlatego że Imperium Osmańskie, niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale przed I wojną światową Imperium Osmańskie było po prostu krajem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Z uwagi na swoje gabaryty i rozmiary to zrzeszał po prostu wielorakie ludności. No i dopiero potem, kiedy ta cywilizacja zachodu zaczęła ingerować w tamte obszary świata, czyli właśnie dzielić, rządzić, wygradzać na przykład takie państwa jak Izrael, no to wtedy znowu zaczęły się te same niepokoje i zatargi religijne, co zawsze. Chociaż no ciężko takie mordy nazywać zatargami. No ale dobra, mniejsza, nieistotna sprawa teraz z perspektywy owego gameplayu. Aha, tam idę tymi oddziałami. Myślę, że w tej turze więcej nie będę w stanie w ogóle uczynić. Czy jestem w stanie dokonać jakichkolwiek rotacji z perspektywy mojego... O kurde, ale ja słabo stoję. O ja cię panie, nawet Rzeczpospolita Polska... Ty, nieźle się odbiła, to akurat fajnie, to mi się podoba. Troszeczkę się tutaj odbiła, zobaczcie, że... A Imperium Osmańskie leży. Ma mniejsze armie ode mnie. To dobrze, to akurat bardzo dobrze, to mnie cieszy. To mnie zadowala, bo może rzeczywiście bym się tak rozwinął na południe. Skoro na północ mi to nie idzie, to może na południe. No łatwiej będzie walczyć z Osmanami niż ze Szwedami, prawda?
Jakaś to logika jest. Tak czy inaczej, co ja jeszcze bym chciał zrobić? Tym bardziej, że idąc na południe, to mam jeszcze to zabezpieczenie, że idąc na południe... Czekaj, nie to chciałem. Idąc na południe, no to z kim nagle zyskuję granicę? Tutaj z nikim, bo to są już takie pustynne tereny. Teoretycznie współczesna Arabia Saudyjska, również jakieś ludy koczownicze tam żyły, no ale gra to traktuje jako już obszar poza mapą, więc nie zyskuję granicy z żadnym państwem. Tutaj również, dopiero tutaj z Berberią, ale Berberia no to takie, no taki pierdźbączek, prawda? To nie będzie ciężko pokonać. Natomiast to, czyli Persja, to są moi przyjaciele. Już nawet nie jacyś ludzie, którzy za mną przepadają, ale przyjaciele. Więc może i pójść na południe takie głupie nie jest, no. Może i tak. Dobra, mniejsza, bo ględzę już 6 minut, nic z tego nie wynika, więc... Zobaczmy, czy mogę te rotacje w rządzie... 308... Matko boska kochana, ja nic nie zarabiam. Nie wiem, co ja teraz zrobię, bo doprowadziłem sytuację w moim kraju do czegoś takiego, że mam potężne armie, ale też przez to nic nie zarabiam. W ogóle nie wychodzę na plus. A tak być nie może, no bo nie będę w stanie rozwijać gospodarczo kraju, więc podupadnę prędzej czy później. Więc muszę tutaj jakiś porządek z tym zaprowadzić i ograniczyć moje wojska. Tutaj troszeczkę ich nasiekę w momencie, kiedy zdobędę Armenię, więc może to mi zapewni troszeczkę opanowanie sytuacji. Zobaczymy. Tak czy inaczej, to jest to. Podatki. Na razie mają takie, nie jestem w stanie tutaj nic zmienić, nie stać mnie na to. Ludzie! 1, 2, 3, 4, 5. No to 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, tak? 5, dobrze widzę. Czyli tutaj nic nie zrobię, no niestety. 48% już było 44 kiedyś, więc no dobrze, dobrze, że akurat tak, a nie gorzej, prawda? Chociaż dałoby się też lepiej. Czy mogę jakiekolwiek umowy handlowe z kimś? Jeszcze, na przykład... No, teoretycznie z Prusami, no ale oni raczej nie będą chcieli. Ze Szwecją... Szwedów to wolę w ogóle nawet czubkiem prącia nie dotykać, dlatego że to jest jedna wielka bomba atomowa. Atomicie skaja galowa! Mianowicie, oni mają tak potężne armie, że jak tylko coś im się nie spodoba, jakieś moje działanie, to potem przypłacę to głową. Więc wolę w ogóle z nimi nijak nie rozmawiać, nie zachodzić tam, nie interesować się, w ogóle nie patrzę nawet w tamtym kierunku, żeby ich nie sprowokować do jakiegokolwiek ataku. Już mi swoje naćkurzyli, prawda? No to co? W tej turze ptaszek sro. Tura. Aż się boję klikać teraz ten klawisz kolejnej tury, bo boję się tego, że gra znowu totalnie wyjedzie z jakimś przerażającym odpałem w moim kierunku, a to jest całkiem możliwe. Prusów się boję. Błagam, przewiń te Prusy, nie chcę wojny z tobą, ty! No kurde! No to już wszystkie państwa, które tylko ze mną graniczą, wypowiedziały mi wojnę. Wszystko mi wypowiedziało wojnę. Co tylko mogło, już wszystko mi wojnę wypowiedziało, więc już... No fizycznie... Wszystko. Po prostu wszystko. Wszystko mi wojnę wypowiedziało. No wszystko. No wszystko. O, Kyrie Magistrale Eleison. Friedrich I, ty gnoju. Ja też jestem pierwszy, bo car Piotr I. No kurde, lebelung. No powiem ci szczerze, że teraz to nic, tylko sobie strzelić w potylicę, bo to jest naprawdę... O Boże. Ale to, co mnie cieszy, jak tak spoglądam na mapę, spójrzcie. Polska się odbiła. Nie wiem, jakim cudem to zrobili, bo Prusy są monstrualnych rozmiarów, Prusy są ekstremalnie potężne, ale Polska się jednak odbiła. Zobaczcie, że zyskała troszeczkę regionów i to już nie jest tak okrojony naród jak kiedyś. Kiedyś miał 3 prowincje, a teraz ma chyba, jak dobrze patrzę, może źle patrzę, ale chyba 1, 2, 3, 4, 5 prowincji. No to jest ładnie, to jest fajnie. No, no co panie Friedrich, no twoją mać, prawda, no... Kij ci w oko, no co ja ci mam jeszcze powiedzieć, chłopie? Wszyscy moi sprzymierzeńcy odpowiedzieli zbrojnie. Jedna wielka, potężna wojna europejska będzie. Czemuście to w ogóle zrobili? Co ja wam w ogóle wadziłem, no? Ale zobaczcie, nie mówiłem? Mówiłem o tym. Ja o tym, no nie żebym nie uprzedzał. Ja o tym wszystkim mówiłem. Wszystko to zapowiedziałem. Że nie chcę graniczyć z Prusami, bo jak tylko zyskam... Dobra, kliknij to. Bo jak tylko zyskam...
choćby jeden region graniczny z Prusami, to jestem pewien. No po prostu ja to czuję w moczniku, że będzie wojna. No i się nie myliłem, no jest wojna. A, Boże, Boże, Boże. Cieszy mnie chociaż sojusznik w postaci Polski. Dlatego, że ta Polska wcale taka słaba nie jest. Była kiedyś na krawędzi bankructwa, nędzy i rozpaczy, ale teraz się odbiła. I tych Prusaków tam troszeczkę podgryza. Więc no może jakoś to tam będzie, no nie wiem, no. Obecnie nie mam w ogóle środków do tego, żeby wojnę z Prusami prowadzić, no. Cieszę się, powiem wam szczerze, cieszę się, że ze Szwecją tak się sprawa na razie po kościach rozlazła, no bo co by był Mordor w tym momencie. To już bym skończył po prostu gameplay. Gdyby ze Szwedami nie udało mi się pokoju podpisać, to już by był koniec gry po prostu, fizycznie. No ale jednak coś tam się udało. Troszeczkę, chociaż. Coś tam. Teges, śmeges, no nie wiem. Miasto się rozbudowuje. No dobra, spoko. Czarny sam, bilen, bilen. Czytajcie jak chcecie. Ja na razie tego czytać nie będę. Gdzie? W ogóle, czemu ja technologii nie odpracowuję? O co chodzi? Jedna tura. To w ogóle działa? A, bo Osmańczycy mi to spalili kiedyś. Tak, tak to było. I teraz to działa, ale wcześniej nie działało. Dobra, muszę szybko szturmować na Armenię, bo inaczej ja zbankrutuję z perspektywy utrzymania mojej armii. Zobaczcie, że dochód mam rzędu 300. No, to jest żaden dochód. To jest dochód zerowy po prostu, więc tak być dłużej nie może. Niestety, przykro mi bardzo. Prusy, pierdylionowe wojska, bo czemuż by nie? Ale w sumie... No to chociaż tyle dobrze, że to już nade mną nie wisi. Te chmury burzowe, bo już po prostu wiem, że wojna jest wypowiedziana i tyle w temacie. Już nie ma co się łudzić, że będzie inaczej. No musimy iść po prostu na totalne wyniszczenie. Tyle. Koniec. Pokaż mi ten prestiż, panie. Panie majster. Gdzie są te Prusy? O kurde, ty! A gdzie Polska jest? Polska powiedziałbym, że może być. Nie jest tak fatalnie. Z kim Prusy jeszcze mają wojnę? Z kim Prusy jeszcze mają wojnę? Powiedz ty mi to. Mieli z Austrią. Pokonali ją. Mieli z Polską. Bardzo mocno jej tutaj naświnioczyli. Ale kurde, jak ja tak teraz patrzę, oni mają wojnę z niemal całym światem. No spójrzcie, wojna z Brytanią. Wojna z Niderlandami. Wojna, no teraz dzięki mnie, z Persją, z Polską, z Rosją. Bardzo wojenny kraj. Czemu mi? Aha, odbili. Zajęli kolejny region Polakom. Szkoda. Ja bym chciał, żeby Polakom się żyło jak najlepiej, no. Zdobyli teraz Prusy od Polaków Warszawę, niestety. To bardzo źle, bo Warszawa dla Polski jest bardzo ważnym regionem, niezwykle dochodowym. I to będzie potężny cios dla mojego sojusznika. Nie cieszy mnie to wcale, przyznam szczerze. Najbardziej, wiecie co mnie teraz deprawuje? Najbardziej mnie teraz męczy ta kwestia, że nawet jeżeli ja bym chciał sobie wykreować armię do wojny z Prusami, nie mam takiej możliwości. Fizycznie. Nie mam takiej możliwości. Nie mam jak. Dlaczego? Dlatego, że nie stać mnie na to. Mój kapitał jest po prostu, mój budżet jest zerowy, skarbiec nie istnieje. Po prostu istnieje dla samej idei istnienia. Ale skarbiec jest totalnie opustoszały. To jest przesrane, naprawdę. Dobra, słuchaj, ruchnij no dwóch takich panów, dżentelmenów, bo muszę teraz ten Belgrad zdobyć, nie ma, że boli. Może nawet się uda od razu w tej turze. No wcześniej się bałem, a to nawet mogę automatycznie pierdyknąć, bo widzę, że oni tutaj, no zobaczcie jakie są dysproporcje. Myślę, mam taką nadzieję, że mogę to automatycznie rozegrać, że gra nie da dupy w tym momencie. Zwycięstwo, 96 strat, no dobra, może być. Czyli mam kolejny region. Wcześniej się bałem go zdobywać ze względu na wojnę z Prusami, no ale teraz już ta wojna wybuchła, więc no mleko rozlane, prawda? No nie ma... Tutaj też wojsk nie mają, kurczę. Tak troszeczkę to Imperium Osmańskie, taki kolos na glinianych nogach widzę. Mogę to odbudować. Stać mnie nawet, o jakie zaskoczenie. No dobra. Będzie to znowu jakiś dochód, kolejny region dla mnie, tak? Będzie to znowu jakiś dochód. Oj, nie podoba mi się sytuacja na świecie, nie podoba mi się. Gdybym wiedział, że ze Szwecją już jest sytuacja naprawdę opanowana, to bym te wszystkie wojska spod Szwecji cofnął znowu do siebie. No, ale ja nie wiem, czy Szwedom znowu coś nie odbije za dwie tury i znowu na mnie nie ruszą, nie? Wszystko jest możliwe. Dobra, tutaj jeszcze w stolicy troszeczkę nawerbowałem.
No i dobrze, no coś tam trzeba mieć. Jakieś wojska trzeba mieć. Przeraża mnie moja bieda. To, że w ogóle nie mam pieniędzy w żadnym tego słowa znaczeniu. W ogóle, wcale. Ich weiß nicht. Nie ma, po prostu. Skarbiec pusty. Nie zarabiam nic. To mnie przeraża. I to tak dosyć inwazyjnie. No ale dobra. Panie kochany, Armenia, bo już od dawna na ciebie sobie ząbki oszczyłem. Pokaż mi na dobry początek, czy jak ja wyjdę z miasta, to te psie krwie się tu, tałataństwo buntują, aż oczywiście, że się buntują. Jak żeby mogło być inaczej? Muszą się buntować. Dobra, te słabsze wojska tam cofniemy. A jak będzie teraz? Dalej się buntują? No dajcie spokój. Naprawdę nie wygłupiajcie się. Kurde, to są niedobitki. Ja nie wiem, czy ja dam radę zdobyć Armenię. Wcale taki pewien tego nie jestem. Wcale taki pewien nie jestem, wam powiem. Dobra, połączę troszeczkę tych oddziałów. Wezmę stąd te. Czy wy się tu dalej buntujecie? Na razie średnio, bym powiedział. Średnio. To jeszcze jeden oddział wam tam poślę. Jak będzie teraz? Buntujecie się? Kurde, no cały czas takie są niezadowolone, no. Bydloki śmierdziele. Dobra, ja to już tam więcej wojsk nie mogę przeflankować, bo fizycznie muszę mieć czym walczyć tutaj na południu. Więc teraz robimy tak. To jeszcze łączymy. Te oddziały tutaj. I takim wojskiem idziemy na Armenię. I wcale taki pewien nie jestem, czy dobrze robię i czy nie padnę w Armenii, czy nagle się nie okaże, że Armenia ma zbyt wielkie siły, nie odeprze mojego ataku, a jeżeli odeprze mój atak, to będę w dupie. Za przeproszeniem. Mógłbym zaatakować tego koziego... Kurde. To może takie głupie nie jest, bo jak ja bym jego zaatakował, ci by wyszli ze wsparciem. Ale kurde, no pokonaj sobie facet takie wojska, no ty. Nie będzie to takie hopsiup. Ale oni by mnie wtedy atakowali. Ja bym miał tą prerogatywę, żebym się bronił, a bronić jest się troszeczkę łatwiej niż atakować. Tylko Tatarów się boję, bo to jest takie wojsko, że właśnie może walczyć podjazdami, strzelać do mnie i jednocześnie uciekać, nie? I tego jakoś nie widzę. Ale gdybym... O, czekaj, to może być nawet niegłupie, bo jeżeli bym wypowiedział bitwę tutaj, w tym miejscu, oni by wyszli, może organki by nie zdołały tam dojść. To już jest takie gdybanie, no ale to może tak być. Spróbowałbym, kurczę, no. Słuchajcie, no coś musiałem zrobić. Męska decyzja, powiedzmy sobie szczerze. Albo teraz padnę i znowu losy całej kampanii będą zagrożone, bo się okaże, że w tym rejonie świata nie mam w ogóle wojsk do obrony przed wrogiem. Albo zwyciężę, no i efekt będzie taki, że jak zwyciężę, to zwyciężę, co tu wiele mówić. Szanse mam nieco większe niż jakbym walczył o miasto, dlatego że zgodnie z moimi przewidywaniami organki nie dotarły, więc te dwa oddziały wróg będzie miał po prostu mniej. To jest bardzo dobre, a ten jeden oddział, jako że jest odosobniony, szybko go wykończę, zanim wróg jeszcze do mnie dojdzie. Ile tutaj mam konnicy? 4 oddziały wystarczą, spokojnie wystarczą do eliminacji jednego oddziału piechoty wroga, a resztę... Dobra, już wiem, jak to zrobię. To może nie będzie tak źle. No i dobra, nie wiem czemu mam kolumnę marszową, dlatego że no nie powinienem raczej mieć, ale skąd nadchodzi wróg? Nie pokaże mi tego gra! O kurde, no to bardzo niefajnie, no. Bardzo źle w takim razie. Tu mam górkę, o widzisz, to by było dobre się tutaj... O, to potężne wzgórze jest, ty! Ty szwagier, ty, to mocne, dobre to będzie. Ustawimy się tutaj. Dobra, no raz kozie śmieć po prostu, albo przegram, albo wygram. Jak przegram, no to niewykluczone, że to będzie koniec już całej kampanii. Bo taka wielka armia to jest jedna z moich niewielu wielkich armii, po prostu, to wam chcę powiedzieć. Jak tą armię stracę, no to ja już nie mam czym walczyć, no. Fizycznie. Na tym wzgórzu, wielki przestrzał, proszę panowie, macie wielki przestrzał? Panowie, macie wielki przestrzał i to mi się podoba. W to mi graj. Nie wiem, z której strony nadejdą i to jest ten problem. Dobra, wy się ustawicie tutaj. Nawet troszeczkę bardziej rozciągnijcie te szyki. Po co macie się tak gnieździć? Co nieco tak.
Dobrze. To są trzy oddziały. Kolejne. Ustawimy je tutaj. No jeszcze w przyszłości będę je rzecz jasna ruszał, bo nie wiem skąd nadejdzie wróg. Ta jego główna armia, no ale... Ale... Na razie coś muszę zaplanować, nie? Wzgórze potężne, ale jeżeli się nagle okaże, że oni stamtąd nadejdą, no to gówno mi po tym wzgórzu, za przeproszeniem. No, wszystko się okaże w czasie. No cały czas się stresuję grając w ten tytuł, bo cały czas nie wiem, czy dam radę, czy nie dam rady, bo to jest takie... O włos po prostu, to wszystko jest takie o włos. Nie ma tak, że jestem pewien zwycięstwa. Chciałbym być. Tego bym sobie życzył, żeby być pewien, że wygram tą kampanię. Żeby osiągnąć kiedyś taki pułap. No, jestem coraz bliżej do takiej struktury, bo jeżeli teraz nie padnę od wojny z Prusami, no to może jakoś to będzie, no. Teoretycznie regiony kolejne zdobywam, no w końcu teraz będę się biło o Armenię, tak? Więc cały czas jakiś tam rozwój jest. Tak czy inaczej, jeżeli tego regionu nie zdobędę, nawet nie będę miał kasy w budżecie na to, żeby zregenerować sobie armię. Więc no to już będzie koniec całego gameplayu, fizycznie. Więc ta bitwa zaważy o losach całej mojej kampanii. Dobra, stop! Halt! Kaj wyście są? Tutaj, tak? Bardzo daleko. To akurat dobrze. Najbardziej się boję Tatarów, bo właśnie oni mogą walczyć w taki sposób, że ja nie będę im w stanie nic zrobić. Mam nadzieję, że tak nie będzie. To mnie strasznie zawsze wkurzało w Medievalu. Że tak było, że oni do mnie strzelali, a nie mogłem im zrobić totalnie nic. Potwornie to było deprawujące. Dobra, a wy będziecie flankować. Jako, że mam aż 4 oddziały konne, no to wierzę, że szybko załatwią sprawę. No i kontynuując, będę sobie dalej ględził o ciekawostkach. Mówiłem wam o tym... A właśnie, zacząłem mówić o kronikach mojego miasta i o tym, co ja tam wyczytałem. Mianowicie, na potwierdzenie tej tezy, że dawniej wszędzie na świecie były jedne wielkie lasy. Bezbrzeżne puszcze i taką puszczą mogliście wejść do puszczy na Półwyspie Bretońskim w dzisiejszej Francji, a wyjść na Kamczatce, w ogóle nie wychodząc z lasu. Lasy były dawniej wszędzie. No i ogólnie... O kurde, tu jeden oddział jest szybszy niż inne. Ty! Bardzo niemiło się to podziało. Bardzo mi się to nie podobało. Szybko bardzo zareagowali. Niezwykle szybko oddali ostrzał w moim kierunku. Nie spodziewałem się, że tak szybko to zadziała. Że tak szybko ten ostrzał już będą w stanie wdrożyć. Co jest dosyć dziwne. Ty, czemu nie uciekasz? Ze wszystkich stron cię zajechałem. 4 oddziałami. To może byś się jakoś tak, nie wiem, poddał czy coś, nie? Nie będzie to tak? Podjazdem! O, jest, dobra, wreszcie. No, straty były większe niż myślałem, niestety. Straty były większe. Dobra, no, gonić ich, co tu wiele mówić. Drogi generał, to też powinno chociaż troszeczkę o ciupinkę w ich morale uderzyć. Teraz konnica proszona tutaj. 3 oddziały, a ten jeden niech sobie dożyna. 45, no zawsze ich coś tam wyrżnę, nie? Dobra, jako że już wiem, gdzie znajduje się przeciwnik, to teraz będę frontem właśnie w jego kierunku się ustawiał. I w taki, a nie inny sposób rozciągał szyki. Armia przeciwnika jest monstrualnych rozmiarów, więc... Tam bym jeszcze te 2 oddziały na flankę dał typowo, żeby mogły ewentualnie odpowiedzieć na konnicę wroga. To będą 2 oddziały walczące wręcz. No i z tej strony to samo, no. Nie ma co się roztkliwiać. A moja konnica... Jak wam tam te dożynki idą? Ty kurde, stój! Co jest? Jak to szybko przyleciało, dziadostwo, ty! Jadź się, ty panie, ty! Uciekaj mi stąd, ale już! Cała moja konnica odwrót. Ja nie chcę, żeby... wywiązała się walka typu moja konnica przeciwko ich konicy, bo w tym momencie straty w zakresie moich wojsk będą no zbyt duże, nie chcę takich strat. Uciekać, panowie, bo ja już widzę, że oni się napalają. Dobra, tutaj no 19 zbiegnie, no trudno się mówi. Czasami po prostu tak musi być. Wycofać się za linię naszych strzelców. Bo... Kurde, co i tacy szybcy są te? Jakie to mobilne gówno? Nie zdążę uciec. A Tatarzy. Kurde mol. To jest właśnie to, czego się bałem. Tatarzy. Tatarzy, no pewnie, że mobilni są. Jacy mają być? To jest lekko odziane. To nie ma zbroi.
Ale dobra, uderzyli tylko jednym tatarskim oddziałem, więc będę w stanie zrobić to samo co z ich piechotą. Uderzyć troszeczkę na ich dupę, ze wszystkich stron po prostu, ze wszystkich możliwych kierunków. Może się uda ten oddział pokonać, zanim nadejdą ich główne kurde, ile tego dziadostwa. Dobra, poddali się, szybko dożynać teraz, te. Ja niespecjalnie wiele ich zdołałem wyrżnąć. Wielu uciekło. 19, dobra, uciekać, uciekać wy też. Bo nie chcę, żeby znowu ci Tatarzy na mnie ruszyli. Nieźle, nieźle. Dwa ich oddziały na razie wyeliminowałem, tak dosyć powiedziałbym. Spoko to wyglądało, całkiem nieźle. Te oddziały. Wy tak się ustawcie tutaj, żeby na tamtą flankę móc zadziałać, a wy tu. I tak właśnie zrobimy. A konica, dobra, zwolnić proszę, już możecie zwolnić, nie musicie biec. Jesteście bezpieczni. No, na razie okej. Na razie powiedziałbym, że nawet w pytkę. Nawet w pytkę, dwa oddziały wroga nakatrupiłem. No swoich też masę straciłem niestety. Tu mają jeszcze Tatarów. Żebym wiedział, że oni się tak wyprują swoją konnicą do przodu, to bym na nią uderzył całą moją armią, zanim nadejdzie piechota, no ale tego nie wiedziałem. Dobra, teraz mogę troszeczkę poględzić o ciekawostkach. Mianowicie ludziska, zacząłem właśnie mówić o tych kronikach mojego miasta, że na potwierdzenie moich dawnych słów mógłbym przytoczyć owe kroniki, bo jako, że Tatarzy najechali moje miasto, które było miastem typowo warownym, dzisiaj moje miasto jest otoczone właśnie polami, łąkami, innymi miastami, stosunkowo niedaleko mam do aglomeracji górnośląskiej, więc te miasta się ciągną aż po horyzont. Natomiast dawniej, tak rzecz jasna, nie było. Dawniej wszędzie były puszcze. Aż po horyzont. No wszędzie były, dosłownie wszędzie wszystko było zabunkrowane puszczami. Lasy aż po horyzont, które zaczynały się... Wielu ich. Niestety. Bardzo ich wielu. No i kontynuując, wszędzie była puszcza i puszcza była nawet pod samym miastem, pomimo tego faktu, że w dawnych czasach nasza cywilizacja wykorzystywała drewno jako podwalinę gospodarczą. Drewno to było wszystko, wszystko się budowało z drewna, niezależnie od tego, czego byś nie chciał chłopie postawić, to zawsze było z drewna. Szyby kopalniane były z drewna, chaty były drewniane, wszystko było drewniane, wozy konne były drewniane, nawet pługi się z drewna budowało, dosłownie wszyściuteńko było z drewna, więc ludzie, no palisady rzecz jasna również, chociaż moje miasto miało mury kamienne. Więc tam, gdzie się pojawiał człowiek, momentalnie te lasy, te odwieczne puszcze były ociupinkę okrajane z perspektywy swojego rozmiaru, ale to nie zmienia faktu, iż tak na dobrą sprawę, no było jednak mimo wszystko tak, że te puszcze zaczynały się przy samych murach miejskich i ciągnęły się aż po horyzont, po prostu w bliżej nieokreślony przód. Ha tam, hen, gdzieś, nie wiadomo gdzie. Tak się to właśnie prezentowało. No i ludziska, wiecie co, może na środek jednak dam tych, bo oni głównie uderzą tutaj, w ten punkt. Znaczy mam nadzieję, że uderzą, bo na razie stoją, no mam nadzieję, że to oni mnie zaatakują, bo to w końcu ja wypowiedziałem wojnę jednemu ich oddziałowi, ale tamten oddział już padł, więc no nie wiem, czy to będą chcieli teraz mnie atakować, czy nie, zobaczymy. Postoję trochę, to zobaczę. I kiedy Tatarzy najeżdżali moje miasto, byli w stanie podejść na kilkanaście metrów do murów miejskich, bo mniej więcej na te kilkanaście metrów sięgała przesieka. Przesieka stworzona przez człowieka, żeby po prostu mieć jakiekolwiek przedpole do ostrzału z tychże właśnie murów. A dalej już była wszędobylska puszcza. Za tymi kilkunastu metrami już zaczynała się ogromna puszcza, las po horyzont. Nie zaatakujesz mnie. Dobra, w takim razie trzeba jakoś tutaj działać, no niestety. Skoro tak, to nie inaczej. Nic na to nie poradzę. Piechoty mam sporo, tylko że mało konnicy w porównaniu do wroga, bo oni to mają tego aż po horyzont. Ty! O, to bym se teraz strzelił w kolano, co ja zrobiłem? Nacisnąłem klawisz W i automatycznie biała flaga im wyskoczyła. Ale bym zrobił... Oj, ale bym był wkurzony, gdyby teraz cała armia zaczęła uciekać. Znaczy i tak byłbym to w stanie temu zapobiec, dlatego że zanim by uciekli z pola walki, to bym zauważył, że uciekają. No ale mimo wszystko, taki mistake, który nie powinien mieć miejsca. Rozciągniemy pozycję bardzo,
Dlatego, że no, będę polegał na mojej liczebności. Na tym, że mam większą armię niż przeciwnik. Z perspektywy liczebnej. No mam nadzieję, że mam większą armię. Tak się ustawicie, panowie. To jest ta pierwsza kwestia. Dobra. A, czyli wszystkich już zaznaczyłem z wyłączeniem tych. Ty, ale czemu wy się nie ruszacie? Co się tu... A, dobra, chrumknęło. Okej. I teraz wy się ustawicie tutaj. Tak jest. A konnica no na flanki, no co ja zrobię z tą konnicą nieszczęsną? Dobra. Bardzo rozciągnięte szyki, ale właśnie na tym chcę polegać. No i kontynuując. Więc dawniej, jeżeli chcieliście gdziekolwiek założyć pole, pole uprawne, najpierw musieliście wyciąć las. Więc to też takie łatwe nie było, dlatego że no, ten kto kopał kiedykolwiek jakikolwiek dół w lesie wie o czym mówię. Las to są drzewa, drzewa to są konary, korzenie i w momencie kiedy staracie się jakkolwiek wkopać w grunt, no to po 10 centymetrach już macie istną sieć tych korzeni, istną plątaninę. A teraz wyobraźcie sobie, że ktoś tam chce założyć pole i zacząć to orać. No istna hekatomba, to by było naprawdę pyrrusową pracą. Dlatego też trzeba było wymyśleć jakąś praktykę. No w dzisiejszych czasach nawet karczowanie lasów pod pola uprawne jest bardzo czasochłonne i pracochłonne z tej prostej przyczyny, że no macie przecież, teoretycznie macie buldożery, macie ciągniki, wiecie, maszyny mechaniczne na ropę, ale nawet to, ciężko jest wyrwać z ziemi 5 drzewa. I nawet jeżeli macie buldożer, on jest to w stanie zrobić. Być może to wygląda tak, jakby to robił z łatwością, ale pali przy tym istne hektolitry ropy naftowej. Taka jest prawda. A dawniej tego nie było. Więc trzeba to było robić inną praktyką, inną mechaniką, rzecz jasna. Ile wy w ogóle macie... Czekaj, jeszcze jedno sobie zobaczę. Jak macie armię teraz usytuowaną? Co to jest? Tatarzy, czyli łucznicy. Beduini. Nomadzi. Nomadzi, jak mniemam, walczą wręcz. Tutaj chłopi. I tych walczących na dystans mają z tyłu, ale chyba nie mają ich jakoś potwornie dużo. Nie, tutaj też są walczący na dystans. Mają sporo, znaczy nie tyle co ja, ale mają sporo takich ludzi walczących typowo na dystans. Dobra, tak czy inaczej, idziemy w ich kierunku. Teraz czas działa na moją niekorzyść, no bo jak się okazuje jednak, to ja mam zakończyć bitwę przed czasem, inaczej przegram. Muszę to mieć na uwadze. Tak czy inaczej, kontynuując, ludziska. Dawniej nie było takich maszyn, dawniej nie było takich urządzeń. Wszystko ludzie musieli siłami swoich własnych rąk robić, co rzecz jasna było piekielnie czaso i pracochłonne. Więc trzeba było cokolwiek wymyśleć. I opracowano taką mechanikę karczowania lasów pod pola uprawne, która była powszechnie stosowana praktycznie przez całą cywilizację ludzką, jak świat długi i szeroki. To było tak zwane, rzecz jasna to się inaczej nazywało, w zależności od tego, w jakim regionie świata żeśmy tego dokonywali, no ale ogólnie na gruncie europejskim, na flankach, żeby mnie tutaj konica nie zajechała, to w sobie piechotę ustawię tak, w czworoboki. No po coś te czworoboki jednak mam, prawda? No, tak więc różnie się to nazywało, ale ogólnie w Europie, na gruncie europejskim było to znane pod nazwą, prawda, czyrchlenie. Czyrchlenie to była metodyka współmiernego karczowania połączonego z okaleczaniem, a i przy okazji bezpośrednio połączonego... Dobra, czekaj, stój. Jesteście grupą, panowie. I teraz w tej formacji proszę przejść w stronę przeciwnika. Dacie to radę? Dacie to radę. No i super. Tak się ustawicie. Na razie idźcie, szkoda, żebyście się chłopaki męczyli, ale ogólnie to miejcie tą perspektywę, że czas leci, nie? 40 minut mamy na zwycięstwo. No i kontynuując, ludziska, na czym polegało czyrchlenie? Czyrchlenie polegało na tym, że na początku wchodziliśmy do lasu, karczowaliśmy krzaki, karczowaliśmy takie listowie, które było gdzieś tak poniżej, a drzewa okaleczaliśmy w taki sposób, że zdzieraliśmy z drzew korę mniej więcej do wysokości 1,80 m, czyli taka wysokość, powiedzmy, człowieka. A wy co robicie? No mieliście...
Aha, dobra, już też znowu rozumiem, co się tu podziało. Czekaj, stój w takim razie. Bo czworobok nie może się poruszać i dlatego. No to teraz rozumiem, dobra, no to do kminie. Okej, jestem w stanie zaakceptować. Skoro czworobok się nie może poruszać, to idźcie panowie tutaj. Tak jest, i wy również. Czworobok jest formacją statyczną po prostu, co tu wiele mówić. Zdzieraliśmy korę z drzewa do wysokości mniej więcej 1,80 m. To zaowocowało... Ani trochę mi się nie podoba to, co ich konica robi. Ani troszeczkę. Ni w ząb. Ni w ząb mi się to nie podoba. Oni będą strzelać. Oni będą strzelać. To są Tatarzy. Już do mnie podjeżdżają. Dobra. Wiecie co? W takim razie stójta, panowie. Wszyscy stójta. Skoro Tatarzy idą, my im damy do siebie po prostu dojść. Mamy w trzy dupy karabinów. Pindylion muszkietów. Więc może to coś da. Zobaczymy jeszcze, jaki oni mają zasięg. Powinni mieć troszeczkę mniejszy zasięg niż ja, bo jak kiedyś walczyłem Tatarami sam, no to tak właśnie było. Właśnie, ja już mogę do nich ostrzał prowadzić. A oni w moim kierunku chyba nawet nie. Dobra, no jeden ich oddział prowadzi ostrzał w kierunku moich pięciu, więc jak mnie mam, no rezultat powinien być całkiem owocny dla mnie. Tak czy nie? Na to bym liczył w każdym razie, że tak będzie. Ja też tam straty mam, no ale tak jak mówię, no mam przewagę liczebną po prostu w tej broni walczącej na dystans. No i to nawet widać, bo padają jak muchy. Czekaj, szybkie spojrzenie na to, co się dzieje wokół. Reszta stoi. No i dobra, fajnie. Jak stoją, to niech stoją. Tylko, że kurczę, znowu ich wielu ucieknie. Niestety to wszystko potem biegnie do miasta. Już ich nie dogonię, nawet nie będę ich gonił, bo to są Tatarzy. Tatarzy są piekielnie szybcy. Nie ma szans, żebym ich dogonił. Dobra. Stop. Dobrze to działa? Dobrze działa grupa, więc się znowu przegrupujemy. W jaki sposób teraz? Teraz w sposób taki. Już trzy oddziały przeciwnika pokonałem. No tak kameralnie sobie działam, no ale jednak... Wiecie, oddział za oddziałem, a czemu wy dalej nie idziecie? Już wam to kazałem kiedyś zrobić. Ale wiecie, oddział za oddziałem, powolutku, powolutku. Nie od razu Kraków zbudowano, a Rzym tym bardziej. Więc po prostu wszystko po kolei, wszystko w swoim czasie. Znowu oni coś kombinują, mają bardzo dużo jazdy i na tą jazdę muszę uważać. No ale Tatarów już wykończyłem, a ich się obawiałem. Nie, nie wykończyłem, jeszcze jest jeden oddział, no ale to już... Powiedzmy, że... Większość wykończyłem Tatarów. Dobra, pięknieście się ustawili, panowie. Szapobam, czapki z głów. Normalnie całusa bym wam dał, gdybym tylko mógł. Nie wiem, co moja konica natomiast robi, bo jakieś dzikie orgie tutaj odwala. No i czym owocowało czyrchlenie? Mianowicie, w momencie, kiedy niszczyliśmy to pomniejsze, bardziej karłowate listowie, karczowaliśmy paprocie, krzaki i tak dalej, to negowało troszeczkę wilgoć w lesie. A to połączone z tym faktem, że obdzieraliśmy korę z drzew do wysokości mniej więcej 1,5 metra, 1,80 m, owocowało tym, że drzewa po prostu usychały z czasem. A potem łatwiej je uschnięte było ściąć i łatwiej było wszystko podpalić w kontrolowany sposób, tak żeby nie zajął się las wokół, no bo las był wszędzie, cała ziemia była jednym wielkim lasem, potężną odwieczną puszczą. Wobec powyższego, jeżeli pożar wymknąłby... A stój! Znowu to robią, znowu idą, ale kurde, znowu pojedynczym oddziałem. Nie kminie ich logiki myślenia, ale bardzo mi się ona podoba z perspektywy obrońcy, no bo ogólnie spoko. Panowie, żebyście jeszcze częściej tak robili, to już będę zachwycony, naprawdę. Chodźcie, chodźcie panowie do mnie, chodźcie, chodźcie, zapraszam. Zapraszam, tutaj cukierki rozdaję. No, to już jest ewidentna bolączka sztucznej inteligencji, bo to, co oni robią, to jest po prostu jawne samobójstwo. Nie mam pojęcia. To jest realistyczne udźwiękowienie wielbłąda. No, wbrew pozorom, no jest realistyczne, bo wielbłąd właśnie takie dźwięki wydaje. Może troszeczkę jakby zbereźne, ale jednak wydaje. Dobra, jeszcze raz pod grupę mi ustaw. W takiej formie. No i co? Znowu będę podchodził. Ale mi się to podoba, że ich tak siekę po prostu pojedynczymi oddziałami. Naprawdę ekstra sprawa. Nie mam bladego pojęcia, czemu tak jest, ale wolę nie wnikać.
bo jeszcze się nagle okaże, że zaraz tak nie będzie. A ja tutaj nie mam obiekcji co do zadanego tematu. Dobra, idźcie jeszcze tak. No i drzewa usychały. Potem mogliśmy tu łatwiej podpalić w kontrolowany sposób, tak żeby pożar nie przeniósł się na drzewostan wokół. A to z kolei owocowało. Co wy robicie? A, no pewnie, że taczkę lepiej to z prawej okrążyć niż z lewej. Ja też bym się cofnął, gdy moja armia szła, żeby taczkę z prawej okrążyć. No to wiadoma sprawa jest. Nie pytajcie, nie wiem co to jest. Nie wiem co ta gra czasami robi. O, widzę kolejni chętni. Bałem się bardzo o losy tej bitwy, no ale widząc to, co wróg robi, no to już się nie boję, naprawdę. Po prostu z niewiadomych czy... No dla mnie spokojnie. Chociaż jedna fajna bitwa będzie, gdzie rzeczywiście te straty w zakresie wojsk przeciwnika będą bardzo wielkie, a moje no nie aż tak. Więc to mnie rzeczywiście cieszy. Bardzo mnie to cieszy, nawet nie wiecie jak mocno. Patrzcie, jak ja ich siekę po prostu. To jest coś niebywałego. Ładujcie, panowie! Fire! Ale ustawcie się może, co? Szczeloć! No, i podpalaliśmy potem te wszystkie drzewa. O kurde, już widzę, kolejni idą. Patrzcie państwo, jakie to wszystko chętne do oklepywania po mordzie. Jak mnie to cieszy, stary. Ani byś się nie spodziewał. No dziwnie robią, ale dla mnie to fajnie. Panowie! Fire! Jaka to jest eksterminacja! To jest takie piękne! No po prostu się zakochałem, naprawdę. Widzę, że oni tutaj jakieś dziwne kankany odwalają w ogóle, zobaczcie. Czy pójdą na udry, na walkę wręcz? Tak, oni idą na walkę wręcz. Proszę bardzo, aż proszę bardzo się, nie krępujcie panowie, chcecie na walkę wręcz? Ja wam nie będę tego negował, naprawdę. Mnie to również się podoba, to co chcecie. Jestem taki zachwycony jak kotlet mielony. Dobra, tu się wiele wojsk na flance marnuje, ale tego nie chcę ruszać, bo wiecie, wróg cały czas jeszcze może jakąś ogólną mobilizację obwołać i wtedy mi się nagle ciepło w majciusiach zrobi, prawda? Tutaj płaszczem ich nakryję, żeby móc ostrzelać jeszcze te wielbłądy, które i tak się już poddają, no ale wiecie, prewencyjnie jeszcze ich postrzelamy sobie do nich. Tak właśnie uczynię. Już się poddało to łatajstwo. Dobrze, no nie będę tam narzekał, nie? Czy zdołacie oddać salwę? No bardzo by mnie to uradowało niezmiernie. Zdołacie? Panowie! Fire in the hole! Co wy, ty, ty? No, a toście głupio zrobili. No w plecy naszym, no w plecki! W plecki, bratom! Aj, wstydzilibyście się, naprawdę. Po pleckach naszych zdzielili. Oj. Dobra. Niepotrzebne straty, no ale i tak jest zarąbiście ludziska. Ta bitwa jest bardzo wolna, ale... ale jakże miodna, po prostu to wszystko tak cudownie idzie. Głównie przez głupotę komputera, no ale co ja poradzę. To chyba jego wina, nie moja, że wykorzystuje tą głupotę, nie? I kontynuując. Mogliśmy wtedy wypalić taki las? No bo już takie uschnięte drzewa szybko się w kontrolowany sposób paliły. Łatwo to było wypalić. A jak to już wypaliliśmy, no to wtedy mamy pole, no bo wypaliły nam się te pnie. Oczywiście konary jeszcze tam zostały, ale po czyrchleniu, czyrchlenie było ogólnie długotrwałym procesem i za normalne było przyjęte to, że czekało się bardzo długo po czyrchleniu na to, co się potem będzie działo, prawda? Czyli długo, teoretycznie żeśmy, kurde, jeszcze się nie zdołali ustawić nasi, to nie najlepiej. Kazałem im biec, ale już nie zdążą, a może zdążą. Nawet zdążą. Chyba. Nie wiem. Może. Zdążycie, panowie, strzelić? Nie zdążycie. No szkoda trochę, no. Liczyłem jednak na coś innego. Czułem się ociupinkiem zdegustowany. Dobra, no nie mogę ruszyć reszty mojej piechoty, no bo wtedy ich piechota... Chociaż... I tak to nieźle idzie. Zobaczcie, poddają się. To jest fajne. Tutaj mam bardzo dużą flankę. Czekaj, chłopie. Tą flankę to ja jednak wezmę, przegrupuję, bo tutaj się te wojska totalnie marnują, naprawdę. Ją przegrupujemy w taką formę. A konnicą nakryjemy wroga, tak? Konnicę tak naprawdę cofnę na tyły mojego przeciwnika, żeby ona mogła dobijać to, co ucieka, bo tutaj strasznie dużo wojsk, jednak co by nie było, ucieka z pola bitwy i to już mnie nie kontentuje. Niestety.
Strzelacie, panowie? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że strzelacie. No, cud, miód, malina, krasiła ja dziewczyna. Ty. No, ej, wam tak nie kazałem robić, co wy robicie? Wdali się w pościg za wrogiem, a to nie najlepiej. Chociaż teraz... Powiem wam szczerze, mógłbym coś takiego zrobić, rzeczywiście. Podejść już tak naprawdę... na chama do nich... armią i po prostu rozpocząć ostrzał, tak? Dobra, w takim razie to właśnie uczynię. O, teraz żeby to tylko mądrze zrobić, co by straty ograniczyć. To nie, wy nie. Wy nie. Wy wszyscy. Tak, do was mówię. Ustawicie się, proszę ja was, w ten, a nie inny sposób. Tutaj już rozpocznę typową walkę. Po prostu na dystans będę strzelał do moich przeciwników. Tak jest. Super, bomba sprawa. Dobrze to ustawiłem. Czy może nie do końca? Jeszcze poczekaj, jeszcze to poprawię. Nie możecie też za blisko podejść, bo wtedy nie będą chcieli walczyć na dystans wrogowie. Tak jest. Niech tak będzie. Wy tutaj na flaneczkę od razu, czepcem ich nakryć proszę. Się ustawicie. Tak. O, tutaj też będziecie prowadzili ostrzał. A konica, jako się rzekło, na tyły. Na same tyły mojego przeciwnika, tak jak mówiłem. Żeby dożynać to, co ucieka. To, co spierdacza z pola bitwy. Bo niestety... No nie zdobędę tej prowincji już teraz. Do miasta bardzo wielu ludzi ucieknie, ale to i tak. No co nie ucieknie, to moje, prawda? Więc to wszystko na tym zyskuje. Jeszcze wam nie kazałem nic zrobić. Więc każę wam teraz coś zrobić. Wy się na razie wycofajcie. Tutaj. Oj kurde, ty, bo to za blisko. Teraz to się przegrupowali w taki sposób. A zresztą dobra, idźcie tak. Ty, ale nie idźcie. Ty, stój. Nie, wy macie biec. Wszyscy macie biec. Cała moja armia. Macie biec. Teraz to mi już na czasie zależy. Dobra, no zobaczymy jak się ustawią. A dobra, tutaj strzelajcie. Od razu im każę rozpocząć ostrzał w stronę przeciwnika. No i będę to robił na całej długości moich oddziałów. Co wy robić? No tego wam na pewno nie kazałem zrobić. Nie ogarniam czasami tego tytułu, naprawdę. Ty. Wielbłądy są rzecz jasna wolniejszy od koni, co teraz bardzo sprytnie wykorzystam. Też niektórzy z was, ja już to wielokrotnie na łamach mojego kanału, choćby przy okazji serii z Medivala mówiłem, że wielbłądy są wolniejsze od koni. Wielu ludzi się sprzecza, mówi, że nieprawda, wielbłąd jest szybszy, grzechu znowu pierdaczysz. Nie, ludziska, poczytajcie o tym. Wielbłąd jest dużo wolniejszy od konia. Koń może biec 60 km na godzinę. Wielbłądy wyścigowe, wyczynowe, które są no ekstremalnie właśnie pod to wychowywane, biegną co najwyżej 40 na godzinę. Nie są w stanie szybciej biegać. To stworzenie po prostu nie jest do tego zaprojektowane z perspektywy swojej fizjologii. Nie może szybciej biec. To jest nierealne, niemożliwe. Co wyście... Poczekajcie, bo tu się nawarchlaczyło coś. To tak wam na pewno nie kazałem. Tak się ustawcie. Proszę bardzo. Ale biegusiem. Widzę, że wróg ogólnie nie chce walczyć na dystans, nie podoba mu się taka konwencja i dąży do zwarcia. No cóż, no jak dąży, no to co ja poradzę? No jak dąży, to dąży, no to idziemy do zwarcia, tak? To tutaj nie ma fizyki atomowej. Ale tam, gdzie chcę strzelać, no to strzelamy, bo to w to mi gra akurat. No ja mam bardzo dużo jednostek, które właśnie walczą na tenże dystans. Jeszcze ich tutaj czepcem nakryję. Zobaczcie, jak ich okrążam wszystkich. Ta bitwa, jej rezultat. Tego mi brakowało w moim państwie od dawna. Takiej ewidentnie heroicznej bitwy, gdzie po prostu zdziesiątkuję no miliardy przeciwników. Oczywiście w cudzysłowie, bo to nie są miliardy. No ale naprawdę ogromne siły wroga, a moje straty będą stosunkowo niewielkie. Może tutaj będą one całkiem spore, ale no zdecydowanie dobrze ta bitwa idzie. Więc nie będą aż tak duże, jakby mogły być. Tutaj jeszcze się ustawiają chłopaki z tyłu. Jeszcze z boku, patrzcie w jakie kleszcze teraz ich oddziały biorę. To jest takie piękne, to jest takie wspaniałe. To jest takie znamienite, to jest wręcz nie do uwierzenia. Coś cudownego, to co się tutaj stało, ten pogrom. A konnica już wyrwie, czeka, żeby przejąć tych wszystkich wrogów. Gdzie mam jeden oddział kony? Tu jest jeden, tu jest drugi.
Tu jest trzeci. A, tu jest, dobra. No dożynają jeszcze. No nie dożynają, no trudno, to musi też potrwać, wiadomo. Bardzo dużo wrogów narżne w tej bitwie i to także mnie tak potwornie mocno kontentuje. Jestem tak uradowany tą batalią. Bałem się, że nawet ją przegram, ale no jednak... Nie tylko wygram, ale to będzie tak heroiczne zwycięstwo. To mi da tak ogromną przewagę nad wrogiem. Wreszcie, no taka jawna rzeź. Rzeź do granic możliwości, która zapewni mi ekstremalną po prostu przewagę nad przeciwnikiem. Cały ten region będzie mój. Nie tylko cały ten region będzie mój, ale no całe okolice teraz zostaną totalnie wyzbyte armii przeciwnika. To wszystko nagle okaże się, że już nie ma wojsk. Więc myślę, że Imperium Osmańskie może stanąć teraz w istocie dla mnie otworem. Nie mówię, że tak będzie, ale może tak być. No to jest po prostu... Potrzebowałem czegoś takiego. Od dawna czegoś takiego potrzebowałem. Takiej jawnej rzezi na moich przeciwnikach. Ale takiej rzezi naprawdę w opór. Ach, to jest takie cudowne. Takie piękne. Jakie... No ach. Ach, po prostu zachwytom nie ma końca, naprawdę. Ale tu ich bardzo dużo ucieka, to muszę się postarać, żeby to szybko, szybko dorżnąć, żeby zdążyć to dorżnąć, bo to wiecie, tak wielkie wojska to nie tak łatwo będzie ukatrupić, to jednak trzeba mieć to na uwadze. Jest ta moja konnica, już jest wolna, dobra, szybko tutaj, Jędruś. Jędruś, ja ran twoich nie godnam całować. Oj, ty mój Jędrusiu, kapitanie, ty to awans powinieneś teraz dostać, panie generale, naprawdę, boś odwalił cudowną batalię. Awans jak nic. Ja bym cię teraz do Moskwy wziął, stary, bo ty to jesteś po prostu herosem. Jesteś po prostu przodownikiem narodu, bohaterem, bohatyr. No i kontynuując, ludziska, teraz już na luźno mogę sobie kontynuować moje opowiastki o ciekawostkach, ale tu coś jest. Nie widzę żadnego oddziału, a mapa mi pokazuje, że coś tam jest. No i właśnie kontynuując, mogliśmy to wypalić, potem zostawialiśmy taki wypalony, nadniszczony las na kilka lat. Przez te kilka lat na wpół nadpalone korzenie drzew po prostu zaczynały próchnieć i gnić, na wskutek to czego potem można już było wchodzić i orać sobie takie nowo powstałe pole bez żadnego problemu. Na tym polegało czerchlenie. Bardzo sprytna taktyka, która no pracę iście pyrrusową sprowadzała tylko do czystej formalności. Niestety czerchlenie trwało bardzo wiele lat, więc to była główna wada czerchlenia, że to musi bardzo długo potrwać, bo na początku musieliśmy właśnie okaleczyć las, żeby on sam usechł z siebie, potem jeszcze musieliśmy ten las podpalić, potem zostawić na parę lat, żeby ugnił, żeby spróchniał i dopiero potem mieliśmy pole. No ale to pole mieliśmy. Zagospodarowaliśmy tereny, które do tej pory w ogóle nijak nie nadawały się do uprawy. Natomiast tego typu aspekt naszej cywilizacji to były te czasy późniejsze. No z tego co wiemy, ja doskonale to wiem i myślę, że znakomita większość was również doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż na samym początku nasza cywilizacja to była kultura typowo zbieracko-łowiecka i to również nikogo nie powinno rzeczywiście zszokować. No bo tak w istocie było. Myśmy nie kreowali pól, nie było rolnictwa, nie było hodowli, po prostu mordowaliśmy to, co nam podleciało, tak jak dzisiaj się robi w Afryce, albo w Amazonii, albo w dżungli gdzieś tam, załóżmy, środkowej Azji. No i przy okazji zbieraliśmy to, co nam podlazło pod łapiska, na przykład jakieś jagody, jakiś tam maniok, coś tam tego śmegę, zawsze jakieś bulki. Nasze łapiska wpadły i w ten oto piękny sposób byliśmy w stanie przetrwać. Ale tak funkcjonowała nasza cywilizacja tylko i wyłącznie tam, gdzie to było możliwe. Natomiast, jak to zwykliśmy mawiać, potrzeba matką wynalazku i tak też realnie było w tym konkretnym przypadku, bo hodowla i rolnictwo jako takie, czyli właśnie uprawa gruntów i hodowla, zostało wymyślone w tych obszarach świata, gdzie nagle albo jakiś kataklizm, albo nieurodzaj, albo susza, albo załóżmy jakieś zimy bardzo inwazyjne spowodowały, że nie dało się wyżyć na zasadzie samego zbieractwa i łowiectwa. Po prostu człowiek był zmuszony do tego, żeby zacząć uprawę i tylko wtedy się jej podejmował. I zauważcie, to nawet widać w dzisiejszym świecie, bo uprawa, czyli rolnictwo i hodowla zachodzi na przykład tam, gdzie jest klimat umiarkowany.
Tam, gdzie są zimy i musieliśmy tą zimę przetrwać, czyli musieliśmy zebrać zasoby, zapasy. Ciężko je było zebrać w momencie, kiedy prowadziliśmy kulturę typowo zbieracko-łowiecką, więc byliśmy zmuszeni przez klimat do tego, żeby zacząć hodować bydło i uprawiać grunty. Natomiast w takiej Amazonii, gdzie nie ma zimy, gdzie fizycznie wegetacja roślin postępuje cały rok, one są nam w stanie obrodzić przez cały rok, w zależności od tego, o jakiej porze roku zostały obsiane, albo się same zasiały w lesie, w dżungli, no to no hulaj dusza piekła nie ma. Nie mamy tej konieczności przejścia na uprawy, bo fizycznie rośliny wegetują cały rok, rośliny rodzą cały rok, zwierzęta żyją cały rok, nie ma zimy. Więc tam, w takich rejonach świata, gdzie człowiek nie musiał fizycznie przejść na taką właśnie strukturę, no to na nią nie przechodził. O tym będę ględził jeszcze w przyszłości. Aż normalnie mam teraz, chyba nazwę ten materiał Mord albo Pogrom, z takim wykrzyknikiem, coś w ten deseń, bo w istocie to właśnie było to. Typowy mord łamany przez pogrom, aż chciałoby się śladem tych klasycznych orków z Warhammera krzyknąć: o kurde, no i tego potrzebowałem, tego od dawna nie było w tym gameplayu i strasznie mi było tęskno za takimi bitwami, typowo właśnie takim pogromem, fizycznie pogromem, mordem, rzezią totalną. Miałem co prawda potężną armię, 2000 chłopa się tu zebrało, takich wojsk nie mam nigdzie indziej na terenie mojego kraju, ale oni też mieli 1600 chłopa, zobaczcie jakie to były ogromne wojska. I mnie nakatrupili 250, sami stracili 1500 chłopa, 128 ich uciekło, więc zobaczcie, no coś znamienitego po prostu, no to po prostu. I teraz mogę nawet automatycznie sobie tą bitewkę przeprowadzić, bo zobaczcie jaka to jest dysproporcja, no. Mam kolejny region po prostu, co tu wiele mówić, no po prostu. I po prostu, no. Wreszcie coś się potoczyło po prostu dobrze. Dobrze. Jak mnie to cieszy, ludziska, zaczynam ogarniać tą całą kampanię. Tu mam jeszcze Frienda, co też jest no mocarną sprawą. Ekstra, jestem zachwycony po prostu. Coś cudownego. Znakomita sprawa. I chyba jednak pójdę na południe. Nie planowałem tego w ogóle w tej kampanii. Planowałem iść na północ, właśnie na Szwedów, tutaj jakoś na Polskę potem, a jednak pójdę na południe. No tak się sprawa potoczyła. Za każda kampania w tym tytule wygląda zupełnie inaczej. Nie da się przewidzieć tego, jak się zachowają nasze wojska, to akurat można, ale wojska wroga, jak się potoczy geopolityka, prawda? Więc no nie mogłem przewidzieć tego, że nagle wojna z Imperium Osmańskim przerodzi się w tak znamienity konflikt na taką skalę i że będę szedł po prostu jak ten taran region za regionem, no bo w istocie podbiłem im już Hanat Krymski. Teoretycznie to był protektorat, no ale policzmy już jako Imperium Osmańskie. To jest 1, 2, 3, 4, 5 regionów. Imperium Osmańskiemu. 5 regionów, bardzo dużo, piekielnie dużo. Tylko no niestety Prusy. I z Prusami to ja będę miał teraz bardzo ciężko. Oj, bardzo ciężko. No i w przyszłości też cały czas mi ta Szwecja nie wyszła z głowy, bo uważam, że to było chamskie, pluderyjne, nikczemne. To była ujma na honorze cara i całego mojego kraju, całej mateczki Rasii, że musiałem oddać im Karelię. To była potwarz niespotykanej klasy i skali, dlatego też no muszę w przyszłości to zanegować. Muszę w przyszłości zaatakować Szwedów, no i pokazać, że jednak ta Rosja carska to nie jest taki naród w kij dmuchał, że moi pradziadowie to jest jednak krew waleczna. Dobra, no teraz mam dochody z rzędu 800, no to jest i tak bardzo mało, ale spokojnie, ja to jeszcze będę tutaj ogarniał. Tą armię to mogę sobie w ogóle jakoś... Teraz mi nie stać na odbudowę. Oj, szkoda, ale bardzo droga odbudowa. Natomiast teraz tą armię sobie popołączę w taki sposób, żeby właśnie jakoś to ogarnąć fajnie tutaj. A może nawet nie będę jeszcze więcej łączył, bo mógłbym, jeżeli mam na tyle liczebną armię, jak sobie ją tylko że nie mogę odbudować, bo mnie znowu na nowe wojska nie stać i to jest taka robota. Tu jeszcze coś sobie idzie.
No dobra. Dobra, ogólnie nie jest źle. Na razie z mojej strony to tyle. Donne matre dolorosam. Ponad godzina materiału. No myślę, że kpem będzie ten, któremu to nie przypasi, który będzie miąchał ozorem, że grzechu, czemuś takie długie to nagrał, albo czemu takie krótkie. Godzina powinna was tak ukontentować, że ja nie mogę. Dobra. Hej ludziska, widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na moim kanale. Cześć!